Otrzymaliśmy zgłoszenie, że kierujący pojazdem typu bus w dniu dzisiejszym w godzinach 12-13 może przewozić osoby niezgodnie z przepisami. Zatrzymaliśmy ten pojazd w miejscowości Kantorowice. Pojazd zarejestrowany do przewożenia konstrukcyjnie osób trzech. W pojeździe znajdowało się 12 osób, z tego te 9 osób z tych 12 siedziało niezgodnie z przeznaczeniem konstrukcyjnym, w ogóle bez siedzeń, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, pasów, na nadkolach, na tak zwanych motykach, bo te osoby wracały z prac polowych. Kierujący został przebadany urządzeniem elektronicznym, jest trzeźwy z wynikiem 3-0, więc tutaj uwag co do pojazdu nie mamy. No jednakże w związku z popełnieniem wykroczenia i stworzeniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla tych pasażerów zostało mu zatrzymane uprawnienie do kierowania, zostanie skierowany wniosek do sądu rejonowego w Brzegu. Co się tłumaczy, że to jest incydent jednostkowy, to pierwszy raz się stało, że jadą tylko kawałeczek, no ale z informacji, któreśmy uzyskali, no ten proceder się powtarzał, no i te osoby jadą z miejscowości aż Ptakowice, aż pod Opole, więc jest to odcinek dosyć długi, więc no nie jest to najprawdopodobniej przypadek dnia dzisiejszego.